trzymanie piórka, trzymanie nadgarstka, ustawienie nadgarstka i palców prawej ręki, to odbywa się bardzo ważne, jak to, jak sobie trzymać, jak sobie to rozkminiać. To już mówiliśmy o tym, jak trzymać piórko pod kątem takim, 45 stopni, 45 stopni i wszystko zarąbiście. Tutaj jest bardzo istotne to, co chcę powiedzieć w tym filmie, dlatego rozbijam w ogóle na takie krótkie filmiki, na pojedyncze, bardzo szczegółowe lekcje. Chodzi mi o to, jak się mają zachowywać palce tej prawej ręki, bo niektórzy robią tak, że na przykład trzymają piórko i trzymają na przykład w powietrzu, uderzają, trzymają tak, że nie dotykają w ogóle nadgarstkiem strun. To tak nie gramy, tego nie robimy. Niektórzy robią tak, że na przykład trzymają, małym palcem dotykają korpusu, bo to mówimy o tym punkcie oparcia, a pozostałe palce są gdzieś wywalone do góry. Albo dotykają palcem środkowym i pozostałe wywalają, albo serdecznym pozostałe gdzieś wypinają. To oczywiście nie, jak najbardziej nie robić tego, koniecznie nie robić takich rzeczy, bo to powoduje, że mamy tutaj, zaczyna nam się usztywniać nadgarstek, zaczyna nam się usztywniać, bo tutaj przez to, że napinamy te ścięgna, te palce do góry podnosimy, to po prostu zaczyna nam się tu usztywniać. Chodzi przede wszystkim o to, żeby jeżeli trzymam w dwóch palcach piórko, to pozostała ręka się formuje naturalnie w ten sposób. Nie jakoś tak, czy jakieś fakery, czy jakieś cuda się ten. Po prostu się ustawia automatycznie po prostu. Ustawiają się po prostu automatycznie tak. Więc jak ja przykładam je do korpusu, to po prostu one leżą tak, swobodnie. Oczywiście nie tak, że sztywno na sztywno trzymam je tutaj, żeby się masakra się dzieje. Po prostu luźno, ponieważ jeżeli gram na przykład na najcieńszej strunie, spróbuj sobie zagrać to. Robię punkt oparcia, gram na najcieńszej strunie. 8 razy strunę. Piórko ułóż tak, jak mówiłem w filmach poprzednich. Nie będę jeszcze raz powtarzał, bo wyjdzie na to, że cały czas mówię o tym samym. Oprzyj tutaj palce i teraz 8 razy najcieńszą strunę. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Później drugą, później trzecią, czwartą, piątą, szóstą, no nie? I teraz gramy od najcieńszej, specjalnie od najcieńszej. Raz, dwa, trzy, cztery, ile powiedziałem? 8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Z powrotem po 8. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz, od najcieńszej. Tak, i teraz zwróć uwagę na to, że jak ja gram, nie wiem, czy to wyraźnie widać, ale niektórzy robią tak, że te palce trzymają w jednym miejscu i próbują tu rozszerzać, żeby dojść od pierwszej. Przy pierwszej, pierwszą się fajnie gra, bo jest bliżutko, prawda? Tu mamy małą odległość. A najgrubszą to starają się tak, żeby jak najdalej trzymać, w sensie, że trzymają daleko i im się ta ręka rozczapierza. A tutaj chodzi o to, że o ile gramy na pierwszej strunie, to owszem, nie możemy jej dotknąć tymi palcami, prawda? No bo wtedy nie będzie dźwięku. O tyle im gramy grubszą strunę, tym ta ręka się przesuwa, kładzie się na strunach. U mnie to, nie wiem czy było widać, ale po prostu ja robiłem tak, że już teraz dotykają struny najcieńszej, palec, akurat mały palec dotyka najcieńszej struny. I on się po prostu przesuwa, ta ręka się, teraz wyraźnie widać, po prostu idzie jakby za tymi dwoma palcami, kciukiem i wskazującym, ona się po prostu przesuwa. Oczywiście, jeżeli mamy coś do zagrania, gdzie nam nie możemy, to musimy tak trzymać, żeby nie dotknąć. Mam najgrubszą. I trzy najcieńsze. To w tym wypadku oczywiście nie możemy dotknąć, bo po prostu stłumimy te cienkie struny. Więc porób sobie takie właśnie ćwiczenia. Może być to również z pajączkiem, albo na przykład mam nawet, nie wiem, robię poprzeczkę na piątym, na siódmym progu. Po 8 uderzeń każdy. Możesz się później przesunąć na 8 próg. I po prostu
przesuwać się w górę lub w dół. Chodzi o to, żeby jak najmniej tutaj angażować teraz lewą rękę. Po prostu sobie ćwiczymy, robiąc poprzeczkę. Skupiamy się na tym, żeby tutaj nam dobrze się zasięg, żeby się poprawił zasięg, bez zacinania się jakiegoś... A teraz muszę coś przedstawić. Nie, że po prostu to płynnie chodziło. Dlatego właśnie zawsze mówię, gramy, nie, że gramy tak, od najgrubszej do najcieńszej, później przerwa, tylko od najgrubszej do najcieńszej, od najgrubszej do najcieńszej. Kilka powtórzeń, można sobie nawet z metronomem ustawić 5 minut, 2 minuty, minutę, żeby parę powtórzeń zrobić. To sobie poćwicz i do zobaczenia w następnych lekcjach. Bye.